Jeśli kiedykolwiek rozważaliście pracę za granicą, bo słyszeliście, że za granicą można zarobić, to może niektórzy z Was się zastanawiali, a może by rozejrzeć się za pracą tam, gdzie nigdy jej nie poszukuje. A może w Korei Północnej? Dzisiaj dowiemy się, za jaką pracą tam by można było się rozejrzeć. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się narzekać na swoją pracę, to może pora dziękować Bogu, że się nie jest zatrudnionym na terenie Korei Północnej. Przeciętny koreański pracownik, kiedy już trafia do danej pracy, to już jej nigdy nie zmienia. Do tego zabiera ze sobą... Do domu kilkaset dolarów miesięcznie, o ile nie rocznie, a nierzadko zdarza się, że musi radzić sobie z daleko posuniętą dyskryminacją i wszechobecną korupcją. Państwowy, a zarazem surowy system klasyfikacyjny, Songbun, klasyfikuje każdego obywatela od momentu jego narodzin. Wszystko zależy od statusu, jakim się cieszy lub nie cieszy ojciec nowonarodzonego obywatela. Istnieją trzy kluczowe statusy społeczne. Do tego jest około 50 podkategorii, które determinują jaką pracą będzie się obarczonym do końca swoich dni. W zależności od poziomu swojego songbun, większość mieszkańców Korei Północnej mają przypisane oficjalne role. To, gdzie osoba trafia, zależy od potrzeb kadrowych określonych sektorów. Jeśli w danym momencie brakuje pracownic biurowych, to większość młodych kobiet trafia do biura. Przyszły pracownik ma niewiele w tej mierze do powiedzenia. Tak zadecydowało państwo. Tak musi być. A po wytężonej kilkudziesięcioletniej pracy pracownika niekoniecznie musi doczekać Emerytury. Według brytyjskiego The Guardian w 2015 roku, jeśli już ktoś się zakwalifikował na emeryturę, to otrzymywał równowartość 50 centów co miesiąc. Uwzględniając inflację, to może jakieś 60 centów. Sprawa inaczej się przedstawia, im wyżej się społecznie ktoś urodzi. Ma się większy wpływ na to, jaką karierę się obierze. Mało tego, osoby z właściwymi koneksjami, z właściwymi dojściami, potrafią zamieniać pracę, jeśli im tylko taka myśl zaświta w głowie. Jeśli się jest przedstawicielem niższej klasy społecznej, za taki luksus zamieniania pracy, trzeba sowicie zapłacić. Jeśli się zapłaci komu trzeba, kariera murowana. Pracownicy zobowiązani są do wypracowania 48-godzinnego tygodnia pracy i to bez nadgodzin. Pracuje się 6 dni w tygodniu, a dniem wolnym od pracy zarobkowej jest niedziela. Tak się dzieje oficjalnie, bo tak mówią przepisy. Rzeczywistość jest jednak inna od tej kreowanej w przepisach. W 2016 roku nieoficjalnie zmuszano pracowników do intensywniejszej pracy 70 godzinnej tygodniowo, po to tylko i wyłącznie, aby wesprzeć krajową gospodarkę. Jeśli pracownikowi zaświtała niewinna myśl w głowie, żeby nie daj Boże wybrać, Brać się w tym okresie na urlop To aby go uzyskać Musieli zapłacić równowartość Tego dnia w dolarach Tyle ile wychodziło za czas wolny każdy młody Koreańczyk czy młoda koreanka, kiedy kończą szkołę w wieku między 17 a 20 rokiem życia, są zobowiązani dołączyć do sił zbrojnych. Mężczyźni trafiają tam nawet na 10 lat, a kobiety służą do 23 roku życia. Z kolei po odbyciu służby wojskowej większość cywilów zostaje przypisanych do swojej oficjalnej dożywotniej posady. Na zdecydowaną większość czeka kariera w rolnictwie. Na taki żywot człowieka poczciwego może liczyć jakieś 60% społeczeństwa. Nie jest to życie usłane różami, ponieważ rolnicy zarabiają na poziomie od dolara do dwóch dolarów miesięcznie. Zatem bieda, że aż piszczy. Z kolei w miastach do najlepiej zarabiających nie należą zamiatający ulice. W kraju, gdzie zaprezentowanie się jest wyjątkowo istotne, nie dziwi zatem, że zatrudnia się osoby na etat sprzątacza ulicy. Czasami widuje się żołnierzy uprzątających ulice przed wielkimi defiladami, ale tak to ten obowiązek zazwyczaj spoczywa na paniach. Do tego stopnia czystość w tym kraju odgrywa sporą rolę, że za zakurzony salon w domu może nawet grozić więzienie. Z kolei fotografowie często potrafią zrobić zdjęcie kobiecie zamiatającej praktycznie czystą już ulicę. Co bardziej nadgorliwi usiłują zmieść nawet kałuże z ulic. A żeby nie trafić do pracy na ulicy, wystarczy mieć to szczęście i trafić do fabryki. Fabryki produkującej żywność, tekstylia, druty czy kable. Gorzej trafić do fabryki w Chinach, gdzie często panują opłakane warunki pracy, zatem fabryki północno-koreańskie nie są aż takie złe. Sytuacja pandemiczna nieco zepsuła idylliczną posadę. Dla wielu praca w fabryce zakończyła się skrajnym ubóstwem. Według globalsecurity.org setki pracowników wręcz porzuciło posady w pewnej fabryce wierte, by poławiać owoce morza i sprzedawać je do Chin, bo płaca minimalna stała się tak minimalna, że utrzymanie się staje się praktycznie niemożliwe. W Korei Północnej, jeśli chciałoby się zaszaleć z fryzurą, to ma się dość okrojony wybór. Państwo narzuca 28 zaaprobowanych fryzur, należy się wystrzegać dekadenckich, tych południowo-koreańskich. No i rzecz jasna fryzura wodza jest zarezerwowana wyłącznie dla wodza i nic nikomu do tego. Legalnych fryzur damskich jest 18, męskich 10. Mężatki muszą nosić krótkie włosy, a singielki mogą swoje pukle puścić ile dusza zapragnie. Młodsi mężczyźni mogą liczyć na co najwyżej 5 cm długości włosy, Nieco starsi mogą zapuścić do 7. Najczęściej opanowane do perfekcji mają tych 28 fryzur starsze panie, które za jedno ścięcie biorą równowartość 5 dolarów. Zatem całkiem prawdopodobne, że fryzjerzy zarabiają średnią krajową. Według oficjalnych danych fryzjerzy zarabiają od 40 do nawet 215 dolarów miesięcznie. Zgodnie z danymi podawanymi przez UNESCO, Korea Północna naprawdę dba o poziom wykształcenia swoich obywateli. Analfabetyzmu praktycznie tutaj nie ma takie są dane oficjalne a uwzględniając, że w kraju Kimów w ogóle nie ma czegoś takiego jak koronawirus, to ten całkowity brak analfabetyzmu można między bajki włożyć 80% grona pedagogicznego to panie nauczyciel średnio zarabia równowartość około 180 dolarów miesięcznie. A niska pensja przeciętnego obywatela powoduje, że pracujące masy nie stać na automobil, ale to nie oznacza, że nie ma ruchu ulicznego. Państwo zatrudnia ludzi do kierowania ruchem na skrzyżowaniach Pyongyangu, które na ogół i tak świecą pustkami. Uliczne panie są odpowiedzialne za stanie pośrodku drogi i kierowanie ruchem, nawet kiedy nie jedzie żadne auto. Według źródeł panie muszą wykazywać pełen profesjonalizm i być nieczułe na awanse, co po niektórych kierujących, i mieć na pewno mniej niż 26%. Lat. Stanowią przepiękny symbol miasta, i według wszelkich znaków na niebie i na ziemi, zarabiają nieco powyżej średniej krajowej. Wspominaliśmy wcześniej o pracownikach fabryk, ale północno-koreańskich fabryk. Bliżej granicy z Chinami pojawia się dość sporo fabryk należących do Chińczyków, gdzie w wyjątkowo podłych warunkach pracownicy są zmuszani do wręcz katorżniczej pracy, średnio wynoszącej po 18 godzin dziennie. Żeby tego było mało, każdy z pracowników jest zobowiązany oddać państwu 70% swojego zarobku. Koreańczycy z północy nie tylko są kierowani do pracy przymusowej, Nazwijmy to niewolniczej za granicę. Według Human Rights Watch. Rząd Korei Północnej zmusza do 200 tysięcy swoich obywateli do przymusowej pracy w obozach pracy. Lwią część z nich to obywatele, których przyłapano na próbie ucieczki z kraju. Zgodnie z panującą zasadą karania całych pokoleń ludzi nie tylko idzie na odsiadkę do takiego obozu obywatel, który popełnił przestępstwo. Siedzi tutaj również każdy z kolejnych dwóch pokoleń tej osoby. Według raportu Amnesty International aż 40% odsiadujących wyroki w obozach pracy przymusowej cierpi na niedożywienie i będąc skrajnie niedożywionym jest się zmuszanym do katorżniczej pracy nie wszyscy jednak polegają na nisko opłaconych pracach, żeby przeżyć kolejny miesiąc. Jeśli dopisało tobie szczęście i dysponujesz właściwym songbun, to można zatrudnić się w pracy, która daje i tysiące dolarów miesięcznie. W takiej dość korzystnej sytuacji jest jakieś 10% obywateli, z czego lwia część żyje w stolicy kraju. Najbardziej pożądanymi pracami to wysokiej rangi oficer, naukowiec, dyplomata i przedstawiciele tych zawodów zarabiających w twardej walucie. Jeżdżenie taksówką jest jest dość lukratywną posadą. Prywatne firmy taksówkarskie rozwinęły swoje sieci, oferując przewozy w stylu Uber w całym kraju. Oferta skierowana jest przeważnie do elit oraz do przedsiębiorców niższego szczebla, mogących szastać groszem. Uwzględniając, że średnia krajowa plasuje się na poziomie mniej więcej 215 dolarów, taksówkarze zatem zarabiają krocie potrafią nawet zarobić 130 dolarów dziennie. Wysokiej rangi oficerowie potrafią zarabiać po kilka tysięcy dolarów miesięcznie i mogą korzystać z życia. Tym wolno już kupować luksusowe domy, egzotyczne jedzenie czy pozwolić sobie na sprzęty i gadżety, o których reszta może jedynie marzyć. W przeszłości oficerowie wysocy rangą zawsze mogli liczyć na dodatkowe racje żywnościowe, co ewidentnie kłuje w oczy uwzględniając jak reszta kraju umiera z głodu. Ale większość północno-koreańskich matek nie wychowuje swoich dzieci w nadziei, że ich potomstwo zostanie... W armii na zawsze. Zdecydowana większość marzy o tym, by to ich pociecha zakochała się w menzurce czy pojęła zasady fizyki, niczym następca Alberta Einsteina z XXI wieku. Sektor naukowy jest wręcz przepłacany, ale skoro krajowi zależy na rozwijaniu zdolności do prowadzenia wojen cybernetycznych czy do stworzenia i udoskonalenia swego programu nuklearnego, co czy można się dziwić, czołowi naukowcy w kraju, obcujący na co dzień z atomem, potrafią zarabiać nawet po 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Z kolei Biuro 121 to sławna północno-koreańska agencja do spraw cyberwojen i cyberprzestępczości zorganizowanej. Do agencji trafiają tysiące uzdolnionych hakerów, którzy w ciągu swojej kariery mają ten przywilej hakowania najważniejszych serwerów na świecie. Hakerzy, co prawda, może lepiej zarabiają od dyplomaty, bo dyplomaci zarabiają na rękę jakieś 1100 dolarów miesięcznie, ale to dyplomaci i ambasadorzy mają ten przywilej opuszczania granic kraju. Feministki i miłośników parytetu płacowego ucieszy fakt, że w przeciwieństwie do większości krajów świata w Korei Północnej kobiety zarabiają więcej od mężczyzn. Według danych zebranych przez Koreę Południową 70% pieniędzy, które trafia do budżetu domowego, pochodzi od płci pięknej, co może dziwić? Tak jak może dziwić fakt, albo i nie, że 80% Koreańczyków z Północy dorabia sobie na czarnym rynku. Sprzedaż detaliczna, czy to wyhodowanych na boku ziemniaków czy przeszmuglowanych sprzętów elektronicznych skin może dać. Dodatkowego zarobku w wysokości 100 dolarów miesięcznie. Mini fabryka produkująca odzież może też nawet liczyć na kilkaset dolarów miesięcznie. Najwięcej jednak muszą zarabiać ci produkujący jednak narkotyki, konkretnie metamfetaminę, najbardziej rozpowszechniony narkotyk w Korei Północnej. 30% ludności jest od niego uzależnionych, to oznacza, że to jest 7,5 miliona ćponów i nie powinno to dziwić, skoro produkujący produkują na rzecz największego, choć nie grzeszącego wzrostem, barona narkotykowego, jaką kiedykolwiek Korea miała. A ciekawe, że przeciętny lekarz, który potem musi leczyć takiego uzależnionego, czy przyjąć poród, ten zarabia oszałamiające, uwaga, 4 dolary miesięcznie. Dzięki bardzo za obejrzenie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli może kiedy każdy z Was napisze komentarz pod filmem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.